Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kilka słów na temat tego, w jaki sposób powinniście się przygotować do terapii dwupunktowej. Często się pojawiają takie pytania, dlatego postanowiłam kilka zdań na ten temat tutaj objaśnić. Przede wszystkim chodzi o to, żeby przyjść z odpowiednio sformułowanymi intencjami. Jak formułować intencje, mówiłam we wcześniejszych filmikach. Jeśli macie z tym problem, my to wszystko i tak robimy tutaj na bieżąco. Macie pytania czy jakieś wątpliwości, to wszystko tutaj rozjaśniamy podczas spotkania. Natomiast podstawowa rzecz to otwarte serce. Słuchajcie, naprawdę, jeśli otwieracie swoje serce i jesteście dokładnie pewni tego, co pragniecie w swoim życiu zmienić, co chcecie przetransformować, jakich kodów się pozbyć, jakich obciążeń, czy to pochodzących z poprzednich wcieleń, pokoleń, wymiarów równoległych, jakichś innych rzeczy. Jeśli czujecie to z głębi serca, że to powoduje wasz zastój, czy chociażby właśnie coś takiego, że nie potraficie się poruszać do przodu, czyli rozwijać się. Są takie rzeczy oczywiście często, które powodują, że jakieś tam obciążenia z przeszłości, czy to z linii czasowych, czy jakichś innych inkarnacji, po prostu nie pozwalają iść naprzód, nie pozwalają się cieszyć życiem. Są to tak mocne kody, są to tak mocne obciążenia, tak mocne informacje, które nas dominują, że nie potrafimy po prostu pójść naprzód, rozwijać się, czuć się wolnym człowiekiem. Dlatego naprawdę tutaj ta informacja powinna płynąć naprawdę z głębi serca i przede wszystkim powinniście wiedzieć, czego chcecie. Ponieważ jeśli macie jakieś wahania, jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy naprawdę chcecie zmian w swoim życiu, bo oczywiście terapia dwupunktowa się z tym wiąże. Słuchajcie, no jeśli nie jesteście pewni tego, to najpierw trzeba porozmawiać ze swoją własną podświadomością. Bardzo szczerze dowiedzieć się i tak naprawdę pokierować się tym, co ta wasza dusza pragnie, tak? Bo ona już jakby wybrała dla was odpowiednią drogę w tym wcieleniu. To jest naprawdę piękne, to co się później dzieje podczas tych transformacji, później po tych transformacjach. Jak zupełnie inaczej podchodzicie do tego wszystkiego, do tego życia, do tego, co was spotyka. Zaczynacie się otwierać na to wszystko, jak zaczynacie to rozumieć, zaczynacie widzieć te wszystkie informacje, które płyną z otoczenia do was, wkraczacie na inny poziom świadomości. Oprócz tego, że wychodzimy z pola serca, ja uczę was, jak w jaki sposób w tym polu zostać, jak go sobie tworzyć, jak go sobie rozszerzać, utrzymywać. Bo wtedy każdy, kto wchodzi w to wasze pole, nie jest w stanie wam zrobić krzywdy. A często właśnie przychodzicie z takimi problemami, że ktoś tam wam coś tam złego, że spotyka was to, tamto i tak dalej. Więc tutaj uczymy się ochrony, tak? Uczymy się poszerzania pola serca, otwierania serca, w ogóle wychodzenia z tego. Dlatego sercem powinniśmy to wszystko postrzegać, sercem powinniśmy to wszystko rozumieć. Ponieważ serce odbiera o wiele szybciej informacje niż mózg. Otwartość jest tutaj potrzebna. Otwartość na to wszystko, co się wydarza, co się zacznie wydarzać. Ponieważ to wszystko, co się zacznie wydarzać, to będzie to, co wam sprzyja. Jeśli zaczniecie to zauważać, jeśli zaczniecie z tym rezonować, wchodzić na wyższe poziomy wibracji, to wtedy zobaczycie, jak to wszystko naprawdę pięknie się poukłada w waszym życiu. Jak nagle dostrzeżecie naprawdę nieograniczone możliwości kreacji swojego życia, zrozumiecie to, zaczniecie tym być, zaczniecie być tym światłem, obudzicie w sobie to, bo każdy z nas to światło posiada, każdy z nas jest tym światłem, tylko oczywiście poprzez to wszystko, co się dzieje w naszym tutaj świecie, czy to na poziomie materialnym, czy innym, powoduje, że my zatracamy to. My zatracamy ten kontakt z własną duszą, z własną jaźnią. A tutaj, po dwupunkcie, odzyskujecie to wszystko. Odzyskujecie pełną świadomość tego, co się dzieje. Zaczynacie być otwarci, zaczynacie rozumieć to wszystko naprawdę na głębszych poziomach. I tego wszystkiego wam
kochani, życzę. Do następnego razu. Hej.